Na film zaprasza Polski Dywizjon Kawalerii. Witam, z tej strony Kamki. Dzisiaj zrecenzuję czołg T-485 Victoria, czyli tak, Victoria. A więc, czy czołgiem się dobrze gra? Bardzo dobry czołg według mnie, bardzo dobrze mi się gra nim. Świetnie zarabia, bo zarobki ma świetne, tak jak i naprawa jest tylko 10 tysięcy, kiedy się przetrwa, kiedy się ma pół HP. Zarobki to ma 182%, czyli 9% mniej niż Lywę, a Lywę i Super Pershing to są dwa najlepiej zarabiające czołgi w grze. Według mnie to, no, czołg jest bardzo spoko. Dzięki temu właśnie, też. Ale przejdźmy do konkretów. Działo szybkoszynność 9.11 Wartrace Center Triggered, ale to z winą do dosyłacza, bo bez dosyłacza to byłoby 8 coś, 8.70 coś pewnie. Przebicie 126, na piątki starcza, na szóstki też starcza, chociaż na kuro to czasem nie. Ale na siódemki to czasem, niestety trzeba będzie używać tych podkalibrowych, które w sumie są tylko 30 mniej, mają 30 mniej średnich uszkodzeń. Niestety to nie jest najgorzej, wiadomo. No tak dalej to. Bo to burzaki to wiadomo, że na tył fałki albo na szpicę. Rozrzut da się zmniejszyć jeszcze z perką. Trzech celowania 4.0 też się da zmniejszyć do 3.7. Waga 1550 kg, czyli ten działo. Moc silnika 6,8 koni mechanicznych, przepraszam bardzo. Szansa na pożar też mała, po tylko 15%. Waga silnika to 750 kg. Pancerz wieży. Przód 90, boki po 85 i tył po 50, no i tył 52. Też spoko, pancerz nieprzebijalny na 5 tier. No, dla lightów i dla medów to nieprzebijalna, dla TD-ków albo dla heavyk z wysoką peną to przebijalna. Prędkość obrotu wieży, stopnie, 55 stopni, bardzo dużo, zasięg widzenia prawie 300 metrów, ale to 278 metrów, waga wieży 7800 kg, chyba tak, nie, waga całościowa chyba to jest, tak. Prędkość obrotu 60 stopni, bardzo szybko się obraca, bardzo. Ładowność 35 ton, też bardzo dobrze. Waga kilogramów 7800 kg, też bardzo dobrze. Już wam mówię, że to jest stosunek mocy do masy, to 17.33 konie mechaniczne na tonę, to bardzo dobrze nawet, znaczy są czołgi, które mają więcej, ale no ten czołg jest takim jakby medem, ale na pewno to nie można go nazwać lightem, to jest wiadomo. Prędkość 54 km na godzinę, czyli przyzwoita, bardzo dobra, jak na meda z takim działem, no, bardzo dobrym. Tak jak mówiłem, współczynnik kredytu to 182%. No i tyle. Jeszcze jeszcze wiadomo, że alfa to 200. No, że alfa to 200. Ten czołg przeładowuje z doszyłaczem 6.59 sekundy, a zwykły T-485 z działem topowym, już stopowym, 6.97. To trochę lepiej przeładowuje tutaj Victoria. Prędkość pocisku to 792 metry na sekundę. No T-485 zwykły ma tego 950, czyli trochę lepiej. Tam prawie 1000.
Teraz pokażę, że jakie tutaj mam, tutaj wiadomo, eksploatacyjnie to zestaw naprawczy adrenalina, chociaż czasem się przydaje to, ale bardziej mi tutaj idzie do adrenaliny, gdy chcę kogoś szybciej zniszczyć niż w 6 sekund, niż 6,6 sekund. Zestaw naprawczy oczywiście i zapasy, no to to może i to może. To jest trochę nieprzydatne, ale trochę mi to daje. Zawsze wiem, że to 9 i 11, a nie 8 i 99. Amunicja, to wiadomo, tyle daje. Daje mało teraz APCR-u, bo wiadomo, były zmiany. Tutaj dosyłacz, zabezpieczone moduły, optyka, system naprowadzania, starny montaż, właśnie 980 punktów wytrzymałości. Dalej na hita od KW2 i oczywiście akcylator silnika, bo niepotrzebne mi już te gąsienice, bo 60 stopni to jest wystarczająco. A tutaj można jeszcze sobie 3-30 koni dowalić i będzie fajnie. No i powiem tak, czołg jest bardzo dobry według mnie i warto go kupić, bo kupiłem go w tej specjalnej ofercie z radzieckimi czołgami. Teraz przechodzimy do bitwy. Midleburg, potyczkę. Jak widać, po 5 szóstek na każdy team i po 2 piątki na każdy team. Widać. Jak tutaj widać, nie widziałem przeciwników innych, tak jak mój kolega z drużyny, ta PZ-ka. No i liczyliśmy, że ktoś tu będzie, a jednak nie ma. Oto, gdy już wiedzieliśmy, że na pewno tutaj nikogo nie ma, to był zespotował KW1 i Kuromori. Tak jak widać, że trochę obrywali ten KW1, bo się tam źle ustawili. Ja tutaj pomyślałem o zrobieniu tyłów przeciwnikom tak zwanym. Także do początku podjechałem pod KW1. Tutaj po te tutaj parę strzałów udałem. Tutaj jak zwykle strzelałem, to liczyłem na jednak podpalenie, bo dosyć łatwo jest podpalić właśnie ten czołg. Więc dalej Covenant, teraz zestrzeliłem. Tutaj już liczyłem na Hellcat, ale się nie dało, ale to strzeliłem już w Kuro. No to pojechałem wtem na Kuro i na Jacksona. Jacksona chciałem tutaj strzelić z Hayeka, ale troszkę przestrzeliłem w ten czuły punkt tego czołgu. Tak więc pojechałem na właśnie Jacksona i na sporo czołgów, którym też zrobiłem tej tyły. Tutaj starczyło czasu chyba jeszcze, a nie starczyło, tak, chociaż starczyło jeszcze czasu na Kuro. Tutaj się ustawiłem tak, żeby mnie nie trafił właśnie. Teraz pojechałem czym prędzej na Cromwella i z Hayeka w tył. Trochę mniej do płacenia zawsze, wiadomo. Tutaj nawet pojechałem na Jacksona, chociaż ja go już nie zabiłem. Potem pojechałem tutaj na Kuro, widać. Tutaj Ban nie strzelił, ale tam nic na mnie tutaj nie zrobiło, no i w czasie załadowałem i go wystrzeliłem. Bitwa prosta, 7-2. Bardzo przyjemna bitewka. Tak jak te statystyki, tak też było 1800 uszkodzeń, 57 tysięcy na premium. Tak widać, że 66 tysięcy kredytów i tutaj było chyba 45 tysięcy jakoś zarobku.
57 tysięcy zarobku, czyli 12 tysięcy kredytów naprawy. No to nawet.